DKU. I siedzę dziś na 13 piętrze. Cały czas zastanawiam się, czy chcę żyć jeszcze. Tak czy nie, nie czy tak, znów dylemat. Zmyślam się co dalej, czy ktoś mnie pozbiera. I siedzę dziś na 13 piętrze. Cały czas zastanawiam się, czy chcę żyć jeszcze. Tak czy nie, nie czy tak, znów dylemat. Z myślami siedzę dalej, czy ktoś mnie pozbiera. Znowu dylemat, czy dalej dawać radę, czy po prostu poddać się. Tak na końcu, połączone dłonie są takie do modlitwy. Tylko to pytanie, co o tym pomyślą bliscy. Dlaczego to zrobił? Pisać listy, wytłumaczyć. Tylko co napisać, że sił nie wystarczy. Palę papierosa i znów myślę nad kartką. Bo tak naprawdę sam nie wiem, czy warto zakończyć życie w tak śmieszny sposób. Przeżyłem już bardzo dużo, 13 piętro. Patrzę na świat tak z góry ostatni raz. No chyba skoczę, życie strasznie się zmienia. Zamiast czuć wdzięczność, to jestem zły na siebie, że w ogóle przeżyłem, wtedy byłoby mi łatwiej. Podjeżdżam pod barierki na tym jebanym wózku. To nie ma być rytmiczny, raczej list pożegnalny. Demon, który mi pomoże skoczyć, zabierze na dół. Nie ma co ściemnieć, do nieba znów nie pójdę. Bóg dał mi szansę, z której nie skorzystałem. On daje życie, a ja chcę mi zabrać. Siedzę dziś na 13 piętrze. Cały czas zastanawiam się, czy chcę żyć jeszcze. Tak czy nie, nie czy tak, znów dylemat. Z myślami siedzę dalej, czy ktoś mnie pozbiera. Patrzę na dół i przechodzę przez barierki. Dla tych ludzi, co wierzyli we mnie, kurwa, dzięki. Wywalczcie dalej, trudno mi się nie udało. Teraz na górze, ale zaraz spadnie ciało. Przechodzę przez barierki i delikatnie puszczam. Za mną nie zapłaczę, myślę, przychylam się w przód. I nagle akcja, coś dzwoni, tak jak budzik. Otwieram oczy w łóżku, uff, trzeba się studzić. Raz, dziękuję Bogu za to, że nie pozwolił mi odejść. Fakt, jest ciężko, ale bym sobie nie dał rady, gdyby nie ludzie, którzy mnie otaczają. Że walczę z niepełnosprawnością, wiem, to jest zawsze ciężej. No ale po prostu trzeba dawać radę, bo gdyby nie dawał rady, to by nie nazywał się diakłem, tak? Jedziemy z koksem cały czas do przodu. Jeszcze raz dziękuję ludziom, którzy mi pomagają, pomagali i będą pomagać. Siedzę dziś na 13 piętrze, cały czas zastanawiam się, czy chcę żyć jeszcze. Tak czy nie, nie czy tak, znów dylemat. Z myślami siedzę dalej, czy ktoś mnie pozbiera. Czy ktoś mnie pozbiera? Czy ktoś mnie pozbiera?